Cześć! Z tej strony Beata i kanał 3 Kroki do przodu. Dzisiejszy film to moja odpowiedź na Wasze pytania, które wpadały do mojej skrzynki na Instagramie, a pytałyście o inflację, o to, jak podejść do tych podwyżek cen, jak y, przystosować budżet do, do aktualnej y, sytuacji, jak sobie generalnie poradzić z tą rosnącą. Inflacją. Pytacie także o to, w jaki sposób ja będę reagować, czy ja będę ten budżet dopasowywać do tej sytuacji, czy też nie, więc odpowiedź na te wszystkie pytania znajdziecie w tym filmie. Ale zacznijmy po kolei, bo musimy się generalnie zastanowić nad tym, na co my mamy wpływ, a na co my tego wpływu nie mamy. Jeżeli spojrzymy na tę sytuację, która teraz jest, to okazuje się, że my generalnie zrobić możemy niewiele. Bo czy mamy wpływ na to, jak wyglądają ceny paliw? No nie mamy żadnego. Tak samo nie mamy żadnego wpływu na to, jak wygląda nasza waluta, jakie są stopy procentowe, ile kosztuje żywność i inne rzeczy. To są rzeczy, które są po prostu poza naszym zasięgiem. I choćbyśmy bardzo tego chcieli, to tego po prostu nie zmienimy. Więc marnowanie swojej takiej energii na to, żeby siedzieć i narzekać na rzeczy, na które nie mamy wpływu, jest po prostu bez sensu. My musimy się teraz skupić na tym, na co my mamy realny wpływ. I jest taka jedna rzecz, na którą ten wpływ mamy bardzo duży, i tutaj oczywiście wielka niespodzianka, prawda? Będzie to nasz budżet domowy, są to nasze domowe finanse to są finanse, na które my mamy niemalże stuprocentowy wpływ. Więc e, wydawałoby się, że teraz w takiej trudnej sytuacji, bo, bo są te podwyżki, jest ta inflacja, i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Ten budżet domowy to jest po prostu złoto. To jest rzecz, która jest po prostu w tej chwili niezbędna po to, żeby te nasze finanse e, przed tą inflacją może nawet nie uchronić, bo to się nie da zrobić, ale żeby ten wpływ inflacji faktycznie. Na te nasze finanse zminimalizować. I prowadzenie domowego budżetu daje nam przede wszystkim taką elastyczność, bo jeżeli w jakiejś kategorii nam brakuje hmm, po prostu pieniędzy, prawda? Załóżmy, że będzie to paliwo, które w ostatnim czasie bardzo podrożało. Jeżeli nam brakuje na paliwo, to my musimy jakoś tą lukę uzupełnić, więc znając swój budżet, prowadząc ten budżet, mamy szansę, te pieniądze przenieść z jakiegoś innego miejsca, z jakiejś innej kategorii, żeby tą lukę po prostu wypełnić. I naprawdę teraz, gdy, gdy wszyscy mówią, że ten rok 2022 będzie takim naprawdę bardzo trudnym rokiem, jeżeli chodzi o Finanse, jeżeli chodzi o w ogóle sytuację polityczną, tego zacznijmy, która ma gigantyczny wpływ na to, jak wygląda sytuacja finansowa. Prowadzenie budżetu, słuchajcie, jest po prostu rzeczą dla mnie niezbędną. I nie ma znaczenia, czy prowadzisz już budżet, czy dopiero chcesz zacząć. E tu i teraz, słuchaj, po obejrzeniu tego filmu weź kartkę, długopis e, i po prostu zabierz się za tworzenie swojego budżetu. I jeżeli już ten budżet masz, to po prostu zabierz się za jego analizę. I nie ma znaczenia, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, dlatego że każdy moment będzie absolutnie dobry, żeby zająć się naszymi e, finansami. Ja swój budżet domowy oczywiście będę troszeczkę e, dopasowywać do aktualnej sytuacji. I będę to robiła od kwietnia, dlatego że mój budżet na marzec już jest gotowy, jest połowa miesiąca, więc przede mną tylko audyt tak naprawdę tego mojego budżetu, który robię zawsze w połowie miesiąca. Natomiast nie chcę już tutaj kombinować i wrzucać tych wszystkich różnych kategorii, zmieniać tych kwot, dlatego zostawiam ten budżet, budżet na marzec taki, jaki on jest. Natomiast od kwietnia troszeczkę ten mój budżet będę Będę zmieniała, yy, ale nagram Wam o tym film, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda u mnie w praktyce. To, co na pewno będę zmieniała, to zaliczka na ogrzewanie, dlatego że ogrzewanie podrożało po prostu kosmicznie. I żeby być przygotowaną po prostu na, no, na kolejne podwyżki, to zaliczkę po prostu yy, sama z siebie zwiększam. Yy, ja ogrzewam dom olejem napędowym, więc. Yy, Tankuję tak naprawdę to paliwo raz w roku, i przez ten rok czasu, czyli od tankowania do tankowania, ja po prostu muszę się finansowo przygotować na to, żeby ten olej napędowy kupić. Więc ja olej napędowy akurat dzisiaj zatankowałam, także mam do wiosny lata 2023 spokój, i to jest czas na to, żeby po prostu nazbierać pieniędzy na kolejne tankowanie. Z racji tego, że dzisiaj. Za olej napędowy, za jeden litr, zapłaciłam 4 razy więcej niż tankując ten olej w czasach, w czasach pandemii i dwa razy tyle, ile on kosztował przed pandemią, czyli no, podrożał tak naprawdę no, z wyłączeniem pandemii, bo wtedy faktycznie ta cena była ekstremalnie niska. On podrożał dwukrotnie, więc ja też muszę być gotowa na to, że ja za to ogrzewanie zapłacę więcej. Więc ja, nie chcąc być później zaskoczona w przyszłym roku, zwiększyłam tą zaliczkę o 70 euro e, miesięcznie i myślę, że ta kwota powinna, e, powinna nam wystarczyć, więc e, kwota, którą do tej pory odkładałam, to było 130 euro. To była kwota już z, z, taką, z taką górką, więc yy, myślę, że ta kwota powiększona o 70 euro powinna wystarczyć. I mam nadzieję, że bardziej już po prostu ten olej napędowy nie podrożeje. Jeżeli nawet podrożeje, no to już będę miała jednak jakąś no dosyć dużą pulę pieniędzy, prawda? Którą będę mogła na ten cel wykorzystać. Kolejną rzeczą, którą yy, już zrobiłam, co prawda, było zwiększenie zaliczki na prąd. Dlatego, że ja za prąd też płacę zaliczkowo na podstawie realnego zużycia, i moje realne zużycie jest dużo mniejsze znaczy, może nie dużo mniejsze, no ale sporo mniejsze niż zaliczka, którą płacę. I co roku w grudniu z tego tytułu dostaję zwroty. Nie dlatego, że mniej zużyłam, tylko po prostu, że więcej zapłaciłam. Ale ja wolę być przygotowana też w ten sposób, dlatego że jeżeli przychodzi mi zapłacić te 15 euro miesięcznie więcej ponad moją zaliczkę, ponadto moje zużycie, na poczet no, przyszłych podwyżek po prostu, to jednak w grudniu wolę dostać zwrot, niż być po raz kolejny zaskoczona niedopłatą, którą w grudniu będę musiała zapłacić. Więc łatwiej mi jest po prostu nadpłacać pewne rzeczy, niż później jednorazowo po prostu tą kwotę wyjąć. Kolejną rzeczą, e, o której muszę oczywiście pomyśleć, i zwiększę też na ten cel budżet, jest paliwo, które też bardzo podrożało. Z racji tego, że my na te dojazdy do pracy nie wydajemy jakichś ogromnych pieniędzy, to myślę, że kwota 30 euro będzie dla nas kwotą wystarczającą i ona wystarczy na tą no, rekompensatę tych podwyżek, które teraz były. Natomiast rzeczą, której nie będę kompletnie na razie zaczepiać, nie będę nic zmieniać, jest mój budżet spożywczy. W moim przypadku, budżet spożywczy to 400 euro na osobę, na dwie osoby. W mojej rodzinie dorosłe i jedno dziesięcioletnie dziecko. Do tej pory mieściłam się bez większych problemów w moim budżecie spożywczym. Zawsze zostawała mi jeszcze jakaś nadwyżka, więc w tej chwili po prostu ta nadwyżka zakładam, że będzie mi rekompensowała podwyżki ceny, które teraz będą, jeżeli chodzi o oczywiście o zakupy spożywcze. Więc póki co. Tego budżetu nie ruszam, nie zaczepiam. I oczywiście, jeżeli będzie potrzeba, żeby ten budżet zmienić, to ja to oczywiście zrobię. Natomiast na ten moment wydaje się, że jednak jeszcze jest y, ok i powinnam się bez większego problemu w kwietniu czy w maju w tym moim budżecie spożywczym jeszcze wyrobić. Teraz pojawia się najważniejsze pytanie: no skąd wziąć pieniądze, żeby faktycznie te wszystkie e, dziury załatać, żeby zwiększyć te zaliczki, żeby uzupełnić te różne budżety? E, no właśnie po to prowadzi się budżet domowy, żeby mieć dokładny pogląd na to, jak wyglądają nasze wydatki. I jeżeli jest sytuacja, w takiej, jakiej teraz się znajdujemy, to dla mnie logicznym jest, że będę szukała takich, takiego wyjścia, które zapewni mi mimo wszystko takie bezpieczeństwo finansowe. Bo dla mnie to bezpieczeństwo finansowe jest absolutnym priorytetem. To jest dla mnie ogromna motywacja do prowadzenia budżetu domowego. Ja chcę mimo tych podwyżek, mimo tej bardzo trudnej sytuacji, bardzo napiętej sytuacji, ja chcę mimo wszystko spać spokojnie i i to bezpieczeństwo finansowe osiągnę tylko i wyłącznie dzięki temu, że po prostu kontroluję moje wydatki. I jeżeli będzie sytuacja taka, że mi po prostu zabraknie pieniędzy na załatanie dziury w którejś z kategorii, to ja prowadząc budżet wiem, że ja sobie mogę po prostu te pieniądze przekładać z jednej kategorii do drugiej. Z kategorii, która jest dla mnie na ten moment mniej ważna, do kategorii, która na ten moment jest po prostu priorytetem bo y, gdy zabraknie mi pieniędzy na opłacenie podstawowych, y, takich, no, podstawowych faktur, podstawowych potrzeb, a będę spełniała wszystkie swoje takie zachcianki, no to okaże się, że ja będę musiała sięgać po moje oszczędności. A bardzo nie chciałabym tego robić, więc dla mnie podstawową rzeczą, którą w tej chwili będę robiła, to jest jeszcze większy fokus, jeszcze większe skupienie się na tych kategoriach, w których ja jeszcze mogę naprawdę znaleźć oszczędności, bo taki tryb awaryjny, ja się śmieję, że my teraz weszliśmy w trochę taki tryb awaryjny, może tak jak w aucie, może nie tryb serwisowy, że nagle tu już czerwona kontrolka i auto nam gaśnie, ale taka pomarańczowa, że. Wiemy, że coś się dzieje i wiemy, że musimy na to zwrócić uwagę i, i wiedząc, jak trudna jest sytuacja, że będą te podwyżki i one będą jeszcze bardziej dotkliwe, podejrzewam, dla nas. Ja mam taką motywację, żeby jeszcze bardziej skupić się na tym, jak robię zakupy, żeby jeszcze bardziej skupić się na tym, jak wydaję te wszystkie moje pieniądze i przede wszystkim, gdzie je wydaję. Czy faktycznie te wszystkie moje zachcianki są tak ważne, żeby, żeby wydawać na nie pieniądze, czy może jednak warto byłoby się zastanowić i te pieniądze po prostu przerzucić na coś innego? Takie wyznaczenie swoich celów, takie wyznaczenie swoich priorytetów. Wydaje się po prostu w tej sytuacji kluczowe. Jeżeli oczywiście będzie potrzeba, że będę musiała sięgnąć po moje oszczędności, bo zmusi nas do tego sytuacja, to zanim po te swoje oszczędności sięgnę, mam jeszcze e, inny taki fundusz, nazwijmy to awaryjny. E, to nie jest fundusz awaryjny, to jest nasze kieszonkowe, czyli coś, co przeznaczamy na swoje typowe zachcianki. I jeżeli zabraknie mi pieniędzy w moim ogólnym budżecie na pokrycie tych wszystkich podwyżek, po, pokrycie kosztów inflacji, to pierwszą rzeczą, do której sięgnę będzie to niestety nasz budżet taki na nasze przyjemności na nasze zaścianki, czyli to nasze kieszonkowe. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i te ceny w pewnym momencie troszeczkę się zatrzymają, No ale na taką sytuację też jestem generalnie gotowa. Ja jak ja, ja to przeżyję, nie wiem jak poradzi sobie z tym mój mąż, ale na razie o tym nie myślę. Mam nadzieję, że, e, że nie będę musiała sięgać do, tych, do tego funduszu. E, dzisiaj byłoby to na tyle do tematu inflacji i kosztów życia, e, walki z tą inflacją. Będę jeszcze na pewno wracać, dlatego zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, wciśnij subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się w następnym filmie. Cześć!